Cześć, dzisiaj będzie o Odprawa posłów greckich, Jan Kochanowski. Autor rozpoczął utwór od krótkiego listu dedykacyjnego do Zamojskiego, w którym Kochanowski krótko opisuje treść dzieła oraz wyraża nadzieję, że Zamojski pojawi się podczas przedstawienia. Na placu publicznym w Troi gromadzi się chór panien trojańskich. Do Troi przybywają posłowie z Grecji, by odebrać porwaną przez Parysa Helenę. Zaczyna swój monolog wygłaszać Antenor, który jest trojańskim politykiem. Mówi o panującej sytuacji w Troi i boi się, że Grecy wypowiedzą wojnę Troi, jeśli nie oddadzą im Heleny. Krytykuje też postawę Aleksandra, syna władcy Troi, bowiem aby przekonać do siebie posłów, wysyła im drogocenne upominki. Antenor chciałby, aby Helena została oddana Grekom i żeby został zażegnany spór. Na scenie pojawia się Aleksander i próbuje on przekonać do swoich racji Antenora. Antenor jednak podtrzymuje swoje zdanie i twierdzi, że nie należy narażać ojczyzny dla prywatnych korzyści. Kierowanie się prawdą i uczciwością jest najważniejsze, że sprawiedliwość jest ważniejsza niż przyjaźń. Aleksander ma żal do Antenora, że nie staje po jego stronie, dlatego też postanawia oskarżyć Antenora o trzymanie strony Greków. Po tej wymianie zdań mężczyźni odchodzą z placu. Następuje pieśń chóru o nieroztropności młodych ludzi, którzy kierują się namiętnością, a nie rozsądkiem i dobrem ogółu, pogrążając siebie i ojczyznę. Chór uważa, że nie idzie w parze młodość z mądrością. Po zakończeniu pieśni pojawia się wypowiedź Heleny, która rozpacza i ubolewa nad swoim losem. Helena żałuje zdrady i bardzo boi się o los swoich dzieci, nawet nie wie, czy żyją. Przez swoje porwanie traciła wszystko, dobrą sławę, męża, rodzinę i w końcu ojczyznę. Przeczuwa, że powrót do Grecji nie będzie najprzyjemniejszy. Przeklina dzień, w którym spotkała Aleksandra, ponieważ przez niego straciła wszystko. Boi się, co się z nią stanie, kiedy wróci do męża, poczuwa się do winy i żałuje, że dopuściła się zdrady. Pani stara jest opiekunką Heleny, próbuje ją pocieszyć, zapewnia ją, że z pewnością los wkrótce się do niej uśmiechnie, ponieważ w życiu są piękne i złe chwile. Jednak Helena jest przekonana, że jej życie to pasmo utrapień. Opiekunka prosi ją, by zawierzyła swój los Bogu. Helena uważa, że na świecie jest o wiele więcej zła niż dobra, że życie człowieka jest pasmem nieszczęść i musi borykać się z wieloma trudnościami. Opiekunka pociesza ją, mówiąc, że cierpienie jest potrzebne, by człowiek doceniał szczęście, i mówi jej, że trzeba prosić Boga, by człowiek doznawał w życiu jak najmniej złego, po czym kobiety wracają do pałacu. Następuje pieśń chóru. Pieśń ta stanowi samodzielny utwór wydany w zbiorze Kochanowskiego pieśni pod tytułem Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Autor zwraca się do władzy, mówi o odpowiedzialności ludzi rządzących za kraj. Autor uważa, że odpowiedzialność za los poddanych powinna skupiać się przede wszystkim na interesie państwa, a nie własnym, albowiem gdy ktoś czyni źle tylko sobie, mniejszą karę ponosi niż ten, który przy okazji sprowadza nieszczęście na innych ludzi. Teraz przybywa poseł i zdaje relację Helenie i pani starszej z przebiegu obrad, na których ważyły się losy Heleny. Cytuje poszczególne wypowiedzi uczestników. Poseł mówi Helenie, że król Priam zdecydował, że kobieta nie zostanie wydana Grekom. Helena prosi o dokładną relację z obrad. Cytuje Priama, który powiedział, że w podjęciu decyzji będzie kierować się dobrem państwa, a nie więzami krwi i dobrem syna. Po czym głos zabrał Aleksander. Według słów posła Aleksander powiedział, że Helena nie została przez niego porwana, lecz była nagrodą od bogini, którą uznał za najpiękniejszą. Aleksander również przypomina krzywdy, jakie poniosła Troja z rąk Grecji. Mówi tu o porwaniu Medeli i jej brata oraz o licznych szkodach, które ponieśli Trojańczycy w wyniku najazdów Greków. Po Aleksandrze zabrał głos Antenor. Oskarża on Aleksandra o podstępne uprowadzenie Heleny. Uważa, że naruszył prawo gościnności. Uważa również, że Helena sprawiedliwie należy się Grekom, a powstały z jej powodu spór może zakończyć się nieszczęściem dla Troi. Antenor radzi, by oddać Helenę Grekom, ponieważ w przeciwnym razie Troi grozi wojna. Kolejni mówcy poparli Antenora, jedynie Itekaon stanął po stronie Aleksandra. Nawoływał on Trojan Agamemnon do walki z Grekami. Mówił, że Trojańczycy chcą narzucić im własne zasady i sposób postępowania. Jeżeli Troja ustąpi teraz Grecji, Grecja będzie miała z czasem coraz większe żądania i będzie coraz większą presję wywierać na nich, bo chodzi im tak naprawdę o poddanie sobie Troi, a nie o Helenę. Zaproponował, by Helena została oddana dopiero wtedy, gdy Grecy wrócą im Medę. Posłowie zaczęli bić mu brawo i teraz większość poparła Ikeatona. Jeszcze chciał głos zabrać Ukalegon, lecz tego już nikt nie chciał słuchać. Ostatecznie o wyniku narady zdecydowało demokratyczne głosowanie. Uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Ta, która była za pozostawieniem Heleny, okazała się liczniejsza i król, choć niechętnie, przystał na takie rozwiązanie. Rozmowę posła z Heleną kończy refleksja chóru. Komentuje on w 4 wersach zaistniałą sytuację i wyraża swoje zaniepokojenie odnośnie decyzji, jaką zapadła na naradzie. Po tym poseł zakończył relację z obrad i cała trójka, czyli Helena, poseł i piastunka, odeszli z pałacu. Na scenie pojawia się Ulises i Menelaos, greccy posłowie, którzy przybyli do Troi. Ulises potępia decyzję Trojan, którzy dali się przekonać Aleksandrowi i przepowiada im zagładę. Przy tej okazji wygłasza kwestię na temat zepsucia młodzieży, która przyniesie zgubę Troi. Młodzież nazywa darmozjadami, niezdolnymi do obrony własnej ojczyzny. Uważa, że nie umieją podjąć rozsądnych działań, że nie interesuje ich dobro kraju. Ulises jest pewien, że Grecy z łatwością pokonają wojska Parysa. Drugi poseł Menelaos, który jest jednocześnie królem Sparty i mężem Heleny, wcale nie chciał wojny z Trojańczykami i ubolewa nad tym faktem. Twierdzi, że Trojańczycy sami do tego doprowadzili i teraz pragnie już tylko zemsty i napoić swój miecz krwią Aleksandra. Menelaos czuje się upokorzony przez Trojan, zwrócił się do bogów i poprosił o pomszczenie doznanych krzywd, po czym posłowie opuszczają Troję. Znowu śpiewa chór, zwraca się on bezpośrednio do łodzi, która przywiozła Helenę do Troi. Zwraca uwagę na przekleństwo, jakie ściągnęła na Troję, owa wyprawa oraz zły początek małżeństwa Aleksandra, ponieważ małżeństwo to jest wynikiem kłótni pomiędzy boginiami, a ofiarę za to wszystko poniesie Troja. Chór zapowiedział zbliżający się moment konfrontacji między Parysem a Menelaosem i zapowiedział również upadek Troi. Teraz ma miejsce rozmowa Antenora z królem Priamem. Antenor radzi królowi, aby przygotowywał się do wojny, gdyż szybko ona nadejdzie. Doradza królowi, jak powinien prowadzić obronę Troi. Każe wzmocnić porty i zamki pograniczne, gromadzić zapasy jedzenia, zebrać wojska, rozesłać szpiegów i straże, by nie zostali zaskoczeni. Priam uważa, że Antenor jest zbyt bojaźliwy i tchórzliwy i przemawia przez niego strach. Antenor przestrzega Priama, by ten nie lekceważył zagrożenia. Teraz przychodzi Cassandra, córka króla Priama. Miała ona dar jasnowidzenia, ponieważ kiedyś zakochał się w niej Apollo i obdarzył ją darem prorokowania, ale gdy ta odrzuciła jego miłość, sprawił, że nikt nie wierzył w jej wróżby. Cassandra jest ogarnięta proroczym natchnieniem, zachowuje się, jakby była szalona, obłąkana. Przedstawia tragiczną wizję odnośnie miasta i własnej rodziny. W jej opowiadaniu pojawia się Łania, czyli Helena, która przybywa z nadmorza i przynosi ze sobą nieszczęście, krew, pożar i upadek miasta. Kassandra przepowiedziała przebieg bitwy trojańskiej, widziała śmierć Hektora, swojego brata, śmierć Achillesa, zapowiedziała nawet podstęp Greków, jakim był koń trojański i przestrzega przed wprowadzeniem go do miasta. Kassandra jest pogrożona w żalu i rozpaczy nad losem swojej ojczyzny i swojej własnej rodziny. Problem w tym, że nikt jej nie słucha, poza Antenorem, i chór wyprowadza Kassandrę. Teraz widzimy rozmowę Priama z Antenorem. Namawia on króla, aby wziął na poważnie słowa córki. Król jednak bagatelizuje to całkowicie. Jednak przypomina sobie sen swojej żony, który został przetłumaczony, że Aleksander będzie przyczyną zagłady Troi. Rozmowę przerwało pojawienie się rochmistrza i więźnia. Informuje on króla o statkach greckich dopływających do wybrzeżu Troi. Twierdzi, że jest to dopiero początek wielkiej wojny. Od więźnia dowiadują się, że hetmanem naciągających wojsk jest Agamemnon, brat Menelaosa. Priam zwołuje na dzień następny naradę, aby ustalić, jak będą bronić kraju. Utwór kończy się słowami Antenora, który twierdzi, że zamiast bronić się i naradzać, lepiej zaatakować jako pierwszemu zaskoczenia. Na dzisiaj tyle. Pa.